Posłuchaj, to Jezus został ukarany zamiast ciebie i mnie. To Jezus na tym krzyżu został ukarany. On został tam ukarany, dlatego nie musisz nic płacić nikomu. Ani za swoje grzechy, ani nie musisz płacić nikomu finanse. Nic nie musisz zapłacić za swoje grzechy, bo to Jezus zapłacił na krzyżu za ciebie. To Jezus zapłacił na krzyżu za ciebie. To On został tam zabity. To On został tam zgładzony. Rozumiesz? On wziął wszystkie twoje grzechy. Dlatego ty nie musisz nic już więcej zrobić. Po prostu potrzebujesz to przyjąć. Zgodzić się z Jezusem. Przyjąć ten dar. Przyjąć ten dar. Przyjąć ten dar zbawienia. On cię wyratował na tym krzyżu. Jeśli Jemu zaufasz i zaczniesz przyglądać się temu, co On zrobił na tym krzyżu dla ciebie, to odkryjesz, że On rozwiązał całkowicie sprawę życia wiecznego. I idziesz do nieba dzięki przelanej krwi Jezusa. Oraz, że masz rozwiązanie na każdy problem, który tutaj masz na tym świecie. W tym życiu, jeśli doświadczasz chorób, On rozwiązał te problemy na krzyżu. Ludzie doświadczają chorób tylko dlatego, że nie wiedzą, najczęściej dlatego, że nie wiedzą, że Jezus już rozwiązał sprawę chorób. Jezus rozwiązał każdy twój problem. Bóg całkowicie uratował ludzkość na krzyżu. Całkowicie uratował. Ludzkość została wyratowana na krzyżu. Lecz ponieważ ludzie są tacy, którzy nie ufają Bogu, nie ufają Jezusowi, to dlatego dalej doświadczają problemów, dalej doświadczają klęski w swoim życiu, dalej doświadczają ograniczenia. Posłuchaj, to, że dzisiaj doświadczasz jakichś strachów, lęków w swoim życiu, to tylko dlatego, że nie wiesz, co Jezus dla ciebie zrobił, w czym cię wyratował i jak z tego skorzystać. On całkowicie zadbał o twoje życie. Zobacz, jak jest skonstruowany świat. Całkowicie Bóg zadbał o to, że nie trzeba podlewać na przykład lasów. I tak samo całkowicie Bóg zaopatrzył ciebie. Zaopatrzył ciebie całkowicie, ale nie doświadczasz tego tylko na własne życzenie, ponieważ nie chcesz poznać Boga, poznać Jezusa. Ale On całkowicie o ciebie zadbał, zatroszczył się, całkowicie, abyś nie doświadczał żadnej klęski, żadnej porażki w swoim życiu. Żebyś na wieczność był wyratowany i doświadczył nieba, życia wiecznego. Posłuchaj, Bóg jest źródłem życia, zdrowia, miłości, szczęścia, radości. Rozumiesz? On jest źródłem życia, zdrowia, radości, szczęścia, miłości. Poza Nim jesteś odcięty od tego. To tak jakbyś postanowił żyć na pustyni, z daleka od wody. Z daleka od źródła wody. Bóg jest tym źródłem wody, szczęścia, radości, miłości. Dlatego doświadczasz klęsk, porażek, różnych braków, ponieważ jesteś z daleka od Boga. Jesteś tak daleko, jak o jeden szept tylko od Niego. Po prostu wystarczy, że pojednasz się z Bogiem. Po prostu wystarczy to, że zgodzisz się z Bogiem, że On cię wyratował na tym krzyżu. I uznasz Go za swojego Króla, za swojego Pana. Zaprosisz Go do swojego życia. I doświadczysz przemiany w swoim życiu. Doświadczysz wyratowania przez Boga. Doświadczysz Boga. Tak się doświadcza Boga. Tak się doświadcza początków życia z Bogiem. Że trzeba się z Nim pojednać. Że trzeba skorzystać z tego, co On dla ciebie zrobił, żeby cię wyratować. Bóg za darmo wyratował całkowicie ludzkość. On na krzyżu odpowiedział na każdy twój strach, na każdą twoją klęskę. On tam pokazał na krzyżu swoją miłość. Absolutnie ze wszystkiego cię wyratował na tym krzyżu. Szkoda życia samemu z daleka od Boga. Ja 20 lat temu powiedziałam Bogu, tak, chcę Ciebie poznać, tak, chcę poznać to, co zrobiłeś dla mnie na krzyżu, tak, zgadzam się z Tobą, dosyć mojego życia w odosobnieniu od Ciebie,
dosyć życia samemu, o własnych siłach. Dosyć życia, gdzie ja jestem na tronie mojego życia. Dosyć życia, gdzie ja jestem bożkiem w swoim życiu. Że się uznaję za Boga, za bożka. Powiedziałam Bogu, wejdź do mojego życia. Chcę, żebyś Ty był na pierwszym miejscu w moim życiu. Dziękuję Ci, że wyratowałeś mnie na tym krzyżu, że wziąłeś każdy mój grzech. Że Ty zostałeś ukarany na tym krzyżu zamiast mnie. Dziękuję Ci, że Ty zostałeś ukarany na tym krzyżu zamiast mnie. Że zechciałeś to dla mnie zrobić. Dziękuję Ci, że całkowicie wyratowałeś mnie na tym krzyżu. Dziękuję Ci, Jezu. Zgodziłam się z tym ratunkiem Jezusa. Zgodziłam się z krzyżem Jezusa. Przestałam biegać, chodzić obok tego, obok tej prawdy, obok Boga. Wreszcie stanęłam i przyjęłam wyratowanie Jezusa, wyratowanie, które On uczynił dla mnie na krzyżu. I postanowiłam, że od tej pory to On będzie w moim życiu prawdziwie Królem, prawdziwie Bogiem, prawdziwie Panem. I wtedy, słuchajcie, zaczęła się historia z Bogiem, która trwa do dzisiaj. Dowiedziałam się, że On całkowicie wyratował mnie tam od piekła, że idę do nieba, że będę żyć wiecznie z Bogiem, ale też, że tutaj, na tej ziemi mam rozwiązanie na każdą sprawę, na każdy problem. Więc dzisiaj, kiedy puka do mnie choroba, do mojej rodziny, to ja idę do Jezusa, ja biorę od Jezusa uzdrowienie. Ja już nie latam do apteki. Przestałam wydawać pieniądze na leki, bo Jezus zapłacił na krzyżu cenę wysoką. On tam umarł, zginął, żeby mnie wyratować na wieczność i też, żeby moje ciało było sprawne, żebym nie chorowała. Jezus na krzyżu zapłacił także za każdą porażkę Twojego życia. Zobaczyłam, dowiedziałam się, że On zapłacił za każdą moją porażkę życiową w biznesie, w karierze zawodowej. Więc zgodziłam się z Bogiem, że ja już nie będę płacić cenę porażek. Oddałam Mu swoje porażki finansowe i przyjęłam Jego błogosławieństwo. Życie w łasce finansowej. Od tego momentu zaczęło się układać u nas w mojej rodzinie finansowo. Od tego momentu zaczęło się układać. Odblokowało się, ponieważ zgodziłam się z tą prostą prawdą. Przestałam mówić, to chyba głupie, to zbyt proste jest. To chyba jest zbyt proste. Zgodziłam się z tą prostą prawdą Boga, że Jezus wziął porażki życiowe moje na krzyż. Wziął moje grzechy, zapłacił cenę, ale wziął też wszystkie moje problemy życiowe, porażki finansowe. I dopiero wtedy zaczęło płynąć błogosławieństwo finansowe. On rozwiązał każdy, absolutnie każdy problem Twój i mój. On całkowicie nas wyratował na tym krzyżu. Szkoda naszego życia, żebyśmy przychodzili obok tego i żyli dalej o własnych siłach. I szkoda, żeby iść przez życie ze strachem, z lękiem i w samotności. Bo On jest cały czas. Bóg jest cały czas. Jego serce jest cały czas otwarte na nas. I Jego krzyż cały czas jest dla nas.